No i już prawie zima, a we Francji gorąco. Prawdopodobnie ocieplenie klimatu we Francji nastąpiło po ostatnich wyborach. No bo przecież Front Narodowy zrobił taki wynik wyborczy, że tu naprawdę zrobiło się gorąco, że chyba tą zimę w ogóle śniegu nie będzie. No ale mniejsza o śnieg. Zbliżają się święta i nawet tutaj w Parlamencie Europejskim pozdrawiają się, no jeśli nie wszyscy, to bardzo wielu, wesołych świąt sobie życzą. I tak już od kilku dni świąt sobie wesołych życzą, aż w końcu zapytałem kogoś, a jakie to święta mają być? Bo tutaj troszkę lampek się pojawiło na filarach, na jakichś kolumnach w parlamencie. Pytam, o jakie to święta chodzi? No nie zgadlibyście Państwo, o jakie święta chodzi. Otóż odpowiedź brzmiała, zimowe święta się zbliżają. A ja chciałem Państwu złożyć życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. I to prawdopodobnie jaka jest rozbieżność kalendarzy między naszym polskim, a tym tutaj europarlamentarnym czy francuskim. No ta rozbieżność już była mi znana z wcześniejszej tutaj bytności, że tutaj albo jakieś renifery, albo bałwany, albo lampeczki tylko i nic więcej. Więc taki ten skromniutki gadżet szopki betlejemskiej trzeba było przywieźć z kraju, żeby się tutaj pojawił, bo nawet takie akcenty nie są tutaj obecne. Prowadzali nas całymi dziesięcioleciami za różnymi gwiazdami czerwonymi. No i do czego nas to doprowadziło, wiemy. Prowadzą nas teraz za blaskiem rzekomym złotych gwiazd na błękitnym tle. I również zmierzamy mniej więcej w tym samym kierunku. Więc ja z okazji tych zbliżających się świąt Bożego Narodzenia rodakom w kraju chciałbym życzyć, żeby podążali we właściwym kierunku i żeby zawsze podążali, jeżeli już idą za światłem gwiazdy, to niech zawsze podążają za światłem tej gwiazdy betlejemskiej. To jest właściwy kierunek, jeżeli chcemy dojść do normalnego kraju, jeżeli chcemy żyć w normalnym świecie, to ta gwiazda, ta i tylko ta gwiazda wskazuje dobry kierunek. I nie zapominajmy zawsze o tym właśnie prawidłowym kierunku naszej drogi, również naszej drogi politycznej. Więc z okazji tych zbliżających się świąt życzę Państwu, pójdźmy wszyscy do stajenki.